Kolejne 6 miesięcy spędzi w areszcie Dariusz M., suwalski przedsiębiorca. W odosobnieniu jest już od grudnia 2020 roku. Zatrzymany wówczas przez śledczych usłyszał zarzuty prania pieniędzy, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wystawianie fałszywych faktur VAT. Kwoty, jakie przewijają się przez to śledztwo, mogą spowodować zawrót głowy. Zdaniem prokuratury biznesmen, nie odprowadzając podatku VAT, wyłudził około 300 milionów złotych. Wartość fałszywych faktur ustalono na 1 300 000 000. We wrześniu 2021 roku do aresztu trafiły również dwoje innych podejrzanych powiązanych z tą sprawą. Aleksandra M. i Marcin M. to osoby zasiadające we władzach spółki obracającej paliwami. Po ich zatrzymaniu prokurator uzupełnił zarzuty wcześniej postawione Dariuszowi M., między innymi o udział w wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy. Za czyny, których zdaniem prokuratury miał dopuścić się suwalski przedsiębiorca, grozi aż 10 lat pozbawienia wolności. Sprawę prowadzi białostocka prokuratura regionalna.